Na samym początku proponuję wykluczyć tło w oparciu o wtyczkę Keylight. Następnie przejdziemy do śledzenia ruchu. Aczkolwiek w momencie, w którym to będziemy robić, to oczywiście przywrócimy nasze tło, wyłączając tymczasowo działanie wtyczki Keylight. Tak więc zaznaczamy naszą warstwę, przechodzimy do Effect i wybieramy Keying, a następnie wybieramy Keylight. I od razu przejdę do mojego próbnika koloru, gdzie wprowadzę wartość, którą wcześniej znalazłem w oparciu o przygotowanie tego projektu. Tak więc możecie przepisać tą wartość i zatwierdzę. Na tym etapie chciałbym jeszcze zmodyfikować parametr związany z krawędziami, gdyż widzimy, iż troszeczkę pikseli znajduje się po zewnętrznej stronie framugi, jak i zauważymy dziwne przebarwienia w okolicy płomieni na świecy. Tak więc w tym przypadku skorzystamy z grupy ScreenMate i wprowadzę wartość minus 1 dla Screen Shrink. I możemy tymczasowo skorzystać ze Screen Softness, wprowadzając powiedzmy wartość 0,5 piksela. Tak więc są to ustawienia tymczasowe, gdyż jeszcze będziemy powracać do Keylight. Aczkolwiek krawędzie, które znajdowały się po zewnętrznej stronie framugi, są fizyczną częścią tej framugi, gdyż w momencie, w którym wyłączymy naszą wtyczkę, zauważymy, iż po prostu widnieją one w tym miejscu. I możemy zobaczyć mniej więcej, jak wygląda materiał, tak więc po prostu przeciągamy wskaźnik czasu. I ja w tym przypadku obniżę rozdzielczość i wyrenderuję materiał. Tak więc skorzystam z klawisza 0 na klawiaturze numerycznej. Dobrze, i zobaczę jeszcze w tym miejscu. Tak więc widzimy, że kamera zbliża się do okna, zaś nasze zdjęcie pozostaje w miejscu, co oczywiście tworzy sztuczne wrażenie. Dobrze, w następnym rozdziale zajmiemy się już śledzeniem ruchu.